Dzień dobry, moi mili, chociaż mocno wieje, postaram wam się nagrać samochód i żebyście mnie tutaj dobrze słyszeli. Dzisiaj dla państwa mam BMW X3 z 2005 roku z bardzo niskim przebiegiem 198 tysięcy. Auto manualne, skrzyni biegów, sześciobiegowe, w napędzie, na wszystkie koła X-Drive. I warto jeszcze dodać, że jest to dwulitrowa benzynka 150-konna N46, która jest dobrze znana mechanikom, bo jeszcze występowała w BMW E46. I chyba też. A, jeszcze dużo osób pyta o te bagażniki. No spójrzcie, bagażnik jest wysoki. Jak to w SUV-ie możecie ładować do oporu walizę na walizie? Jest troszeczkę, wiadomo, węższy, bo tu już wchodzą nad kola. Pod tym macie, mogę pokazać, akumulator. A koło dojazdowe jest pod autem. To też jest fajny plus, że nie jest to zestaw naprawczy, tylko koło dojazdowe, więc w razie potrzeby możecie, że tak powiem, sobie jakoś ten samochód zmienić i ruszyć w drogę, bo nie zawsze zestaw naprawczy naprawi. Zaczynam standardowo od książki serwisowej. Tutaj, jak widać, wszystkie wpisy zrobione w BMW. Tu też jest BMW, nie widać za dobrze, nie odbiło się. Proszę, tu jeszcze kolejne dwa. No i ten TIV, o którym wspominałem, ważny do grudnia 2024, zrobiony przy 195. I tu macie na liczniku 198. Niewiele przejechano od tego momentu. Najprawdopodobniej już w domu był drugi pojazd. Już schowajmy książkę i opowiadajmy dalej o wnętrzu. Proszę, zacznę od lewej strony. Fotel ładny, cały. Tutaj macie też również nic nie przedarte. BMW są takie przestawienia fotela. Troszeczkę jest tutaj jak w aucie koreańskim. To podnosicie i nie ma żadnego kręcenia, tylko w 2 sekundy możecie sobie ten fotel położyć. Tutaj podłokietnik ładny, boczek również. Przyciski też nie są zjechane. W całości rameczka srebrna. Dalej przechodzimy sobie tutaj do świateł. Tak jak wspominałem, światełka z automatem, tu macie włącznik, dajcie na auto i same się włączą, gdy się ściemni. No przeciwgielne, żadnych cudów tutaj nie ma. Licznik wam przed chwilą pokazałem, błędów brak. Tutaj komputer pokładowy w manetce, spalanie, zasięg i takie rzeczy wielkich, jak to się mówi. Tutaj nie oczekujcie wodotrysków. BMW raczej miała to takie w klasycznym stylu te liczniki. Przechodzimy sobie na środeczek. Tutaj nie każdy wie, możecie sobie ustalić, jaka temperatura ma lecieć z tych nawiewów środkowych, że na przykład ogólnie w aucie ma być ciepło, ileś stopni, a gdy wieczorem gdzieś możecie zasnąć, ustalicie sobie tutaj na zimne i to, że tak powiem, powietrze was orzeźwia. Tutaj czasami potrafi być, że tak powiem, nawigacja, ale ja już na to nie zwracam uwagi, bo są tak to stare samochody i na aktualizacje i tak nie są do nich stosowane. A większość osób i tak już jeździ na jakimś Janosiku czy na Google, bo tam mają wszystko od ręki. To już tylko jest taki tak zwany bajer, żeby chwycić nieświadomego klienta. Jak widzicie, deska ładna, z fajnego, miękkiego materiału. Dość wąska, żeby było tutaj dużo miejsca na nogi dla pasażera. No i przy okazji auto na rynek amerykański. No to i macie miejsce na kubeczek. Pięknie nam tu wyjeżdża. Chowamy to. Przechodzimy sobie dalej. Radio Business CD. Różne te radia były, potrafiły się różnić tutaj, że nie miały tego wyświetlacza. Nic szczególnego. Klima automat sprawna, dwustrefowo, bardzo ładnie chłodzi. Podgrzewane fotele też plus, pomoc z jazdy ze stoku i tutaj jakieś wyłączanie tego DSC i kontrola ciśnienia w oponach. Czy coś jeszcze tutaj? O, duży plus, nie bywa ucieplone, widzicie, nawet nie ma tutaj zapalniczki i jest zaznaczone, że nie można tutaj rzucać papierosów. Gałka od zmiany biegów, tu ręczny, tu kolejne miejsce na kubek. Tutaj macie podłokietnik poziomowy, tak macie duży schowek. Go zamkniemy, a tak macie taki schowek podręczny. Cóż, jeszcze warto nagrać, tutaj macie ISOFIX-a, bo nie wszystkie te BMW-ki to miały. Fotel pasażera ładny, niezniszczony, w
Fajna pozycja w kierownicy tych BMW-ka. Spójrzcie się, ładnie siedzi tutaj. Łokieć idealnie idzie w stronę tego. No i co? Kierownica wygląda tak. Jakichś wielkich cudów tu nie ma. Lustereczko. I tyle. Jeszcze mogę Wam sufity pokazać. Czyste. Cóż, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to napiszcie jakiś komentarz tutaj, albo ewentualnie maila. Albo też możecie zadać je przez media społecznościowe, czyli mój Instagram Mavcarauto i to samo jest na Facebooku. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam ciekawego mam na Automoto, to wbijajcie na mavcarautomoto.pl. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu. Jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu? W rozsądnych pieniądzach przywożę go na lawecie lub też jak ktoś sobie życzy, mogę go zarejestrować. A jeżeli samochód z danego filmu się sprzedał, mogę Wam poszukać konkretnego na zamówienie podobnego lub też innego, jeżeli moje filmy Wam się podobają i oferta, którą tutaj mam. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.